Ustawili takiego samego, Maryi, a ten telus jest jeden i to jest lista Zjednoczonej jeden, Prawicy, no Prawa on i jest jeden, Sprawiedliwości. wiesz, Bardzo dziękuję, panie pośle. Bóg zapłać, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Robertem Telusem, wiceprzewodniczącym Telus, Sejmowej tak. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Ustawili Wsi, a jeszcze przed jakiegoś nami innego, kolejny takiego temat. samego, Witam tak, serdecznie w dubeltowo. aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja pana Janusza Hirsza, prezesa Stowarzyszenia Niepokonani Polska, skupiającego osoby poszkodowane przez system prokuratorsko-sądowniczy i urzędniczy. Witam serdecznie, panie prezesie, i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie pana ojca prowadzącego, również słuchaczy Radio Maryja. Panie prezesie, no właśnie, przyszła, może zacznijmy od tego, szefowa Komisji Europejskiej spotkała się wczoraj w Strasburgu w Parlamencie Europejskim z delegacją Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Według relacji uczestników spotkania zapewniła ich między innymi o tym, że kwestia praworządności jest ważna dla jej Komisji Europejskiej. 4 lata słyszymy wiele frazesów dotyczących praworządności, buntu dotyczącego reformy wymiaru sprawiedliwości, pokrzykiwania i wymachiwania konstytucją. A jeżeli przyjrzymy się listom tej tak zwanej teraz koalicji obywatelskiej, wcześniej europejskiej, a myślimy o Platformie Obywatelskiej, to na tych listach spotykamy no, bardzo wiele osób, które mają konflikt z prawem i z praworządnością, są na bakier. Że sędziowie kradli w supermarketach, bo za dużo pieniędzy mieli. Chciwość, pazerność, granic nie ma, nie zna, nie miała, nie znała. Przestrzegać, a nie machać konstytucją, której w ogóle żaden z nich nie przeczytał ani nie respektuje. Idąc dalej, o pośle, którym tutaj chciałbym powiedzieć, to jest poseł, zresztą ja już na antenie Radia Maryja w telewizji Trwam 2 lata temu mówiłem, jak to umiejętnie potrafi posługiwać się relacjami koleżeńskimi i manipulować faktami typu zawiadomienia do prokuratur składać, że ktoś podrobił za niego podpis, następnie przed policjantem, który go przesłuchiwał na zgłoszenie tego owego zdarzenia, potwierdzał fakt, że ktoś został przez niego podpisany i oszukany. On został na kwotę bagatela ponad 100 tysięcy złotych, po czym sam prokurator niemożliwością było, żeby wydał inne postanowienie niż grafolog, który potwierdził jego podpisy i dokumenty były oryginalne. Następnie zapadł wyrok po niestety prawie 5 latach ponad, zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który nakazał mu zapłacić kwotę, która była winna wraz z odsetkami. On się odwołał, tak jak to prawo zezwala, do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny podtrzymał w mocy w tym roku, w kwietniu, bodajże chyba 8 kwietnia, podtrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego i nakazał natychmiastowej wykonalności, no bo sąd drugiej instancji jest tym sądem, który orzeka jakby o prawomocności. To poseł Ramczyk z ziemi tutaj kaszubskiej, który mówi, machał konstytucją właśnie w tych strajkach, które były na początku tam 2016 roku i później, wskazywał na to, że praworządność, konstytucja. No, jeżeli przesłuchamy się faktom, które są nieodbiegające od rzeczywistości, tylko są samymi faktami stuprocentowymi, to jeżeli poseł, który obecnie startuje na senatora RP, tak, tutaj z okręgu gdyńskiego, wskazuje, że prosi o to, żeby sąd nie wydał klauzuli wykonalności i po tym piśmie, które on złożył w maju, okazuje się, że klauzula wykonalności sąd gdański robi tak, że nie wydaje, tak? Wysyła akta do karty, zdjęte są tam ponad 2 miesiące. Następnie akta wracają, my piszemy skargę na sędziego, który wydał takie postanowienie. On mówi, że to jest pisarska pomyłka. Jeżeli sędzia wskazuje, że pisarską pomyłką jest postanowienie sędziego, tak, sądu, to ja się pytam, jakie on kończył prawo i gdzie on to prawo kończył, bo pisarska pomyłka jasno określa błędy albo przeinaczenie wyrazu, a nie wydanie postanowienia z treścią artykułu kodeksu cywilnego. Następnie te akta wracają, one znowu są wysyłane do innego sądu, żeby nie wydać tego postanowienia o klauzuli wykonalności. Stamtąd idą do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym, panie redaktorze, w dniu dzisiejszym dosłał po interwencji mediów tutaj lokalnych,
że wydał postanowienie o oddaleniu skargi na przewlekłość, tak? Bo myśmy złożyli skargę na przewlekłość. Zamiast wysłać wniosek, który powinien znać prawo, ja nie będę uczył sędziego Sądu Najwyższego, czy Sądu Apelacyjnego, czy Gdańskiego, powinien znać, bo kończył to prawo, że musi wydać najpierw postanowienie, a następnie wysłać akta do Sądu Wyższej Instancji, która rozpatrzy skargę zasadność czy niezasadność. Oddalili dlatego, że powinien być reprezentowana przez pełnomocnika. My wiemy o tym, że powinna być pełnomocnika. Wysłaliśmy celowo tą skargę bez udziału pełnomocnika z naszej strony, ale ten pełnomocnik, jeżeli sędzia dostaje tam w Sądzie Najwyższym, powinien wydać uzupełnienie. Nie zrobili tego. A jeżeli chodzi o tą praworządność, to ja bym zadał pytanie takie, czy w Strasburgu, czy tutaj na łamach lokalnych spotkań, dlaczego oni uciekają się, boją powiedzieć wprost, że pan Neumann czy inni łamią prawo, tak? Pan Lamczyk składa zawiadomienie do prokuratury, następnie na rozprawie cywilnej, gospodarczej przyznaje się do tego, że on się podpisał pod tym. I my się pytamy, to jak to jest? Zwykły obywatel, jeżeli składa zawiadomienie nieprawdziwe, składa fałszywe zawiadomienie na policji, uzupełnia to w zeznaniach, zostaje wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne. A tutaj prokurator w Malborku, tak, nie wiem dlaczego, umarza po raz drugi to postępowanie, tak? No sąd nakazał, na szczęście dzisiaj była też to rozprawa w Kartuzach o godzinie 9:30, sąd nakazał jakby wszcząć po raz drugi to postępowanie, bo musi być wszczęte postępowanie karne w stosunku do osoby, która składa zawiadomienia fałszywe i naraża na szkodę, na dobre imię osoby, które są niewinne. Jeżeli tutaj spojrzymy na aspekt całego dzisiejszego, tak, od 4 lat, tak jak to pan redaktor powiedział, wypowiedzi posłów różnej koalicji, tak, no to przede wszystkim trzeba zadać im pytanie, co wyście zrobili, tak jak mówią dzisiaj, w programie mają to, mają tamto, praworządność. Przede wszystkim praworządność polega na tym, że obywatel jak idzie do sądu, to chce uczciwego traktowania, nie innego, tylko uczciwego. A inne mają posłowie relacje przyjacielskie, towarzyskie z Platformą, a inne mają obywatele, którzy są niepowiązani. To jak dzisiaj spojrzymy na aspekt całych tych wszystkich spraw, które oni poruszają w ostatnich tam miesiącach bardzo intensywnie, tak, to trzeba zadać pytanie, co oni robią z własnym życiem, jakich używają relacji, jakich korzyści osiągnęli już poprzez te 8 do 10 lat władzy, które mieli, tak, to w samorządach mieli otwartą kartę. No w księdze Habakuka pięknie czytamy o niesprawiedliwych sądach, niesprawiedliwej władzy. Księga Habakuka, strasznie dawno pisana, ale jakże aktualna teraz na XXI wiek. Ale im to wystarczyło tylko 8 lat rządzenia. Jak rozkradli Polskę, że inne prawa dla ludzi, a sędziowie pomiędzy sobą rozgrywają to niesprawiedliwie, nieuczciwie, w ten sposób, że jakaś pomyłka, co dotyczyło przecież normalnych rzeczy, a nie błędu w słowie. Komornik, który napadł na szkołę, M-Bank się wylogował, M-Bank się wyłączył, bo uważał to, że to był napad na bank, napad na M-Bank. Zobacz, jak ta baba, Beata Rusin, jak ona czekała widocznie na tę sekundę, kiedy będzie postanowienie, wyrok wykonalności, jak ona czekała na to, ta komorniczka. I w tej sekundzie M-Bank wyeksplodował. To człowiek, jeżeli nie wie, jak się zachowują ci komornicy, jacy oni są, to się może dowiedzieć, to może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jeżeli człowiek podda się pewnym procedurom, aby zobaczyć, jacy są komornicy, jacy są sędziowie, jacy są prokuratorzy. Jeżeli sąd rejonowy, bo popełnił błąd, sąd rejonowy czy okręgowy albo apelacyjny, oni wysyłają do Sądu Najwyższego dokumenty, które chcą. Sąd Najwyższy bazuje na dokumentach, które posiada i wydaje albo
korzystnie dla poszkodowanego, albo niekorzystnie, tak? Ale w 99% niekorzystnie, bo ponieważ nie ma kompletu dokumentów. Sąd administracyjny, jeżeli przywołamy tutaj instytucję skarbową, celną obecną, a wcześniej skarbową i celną... Dlatego świadkowie Jehowy słusznie tak, nigdy nie mieli pracować w sądzie. Na przykład moja koleżanka... Mówi się, że przedsiębiorcy są gnębieni. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Skończyła prawo, przez ostatnie, ale miała jeszcze rok. O 12 lat, które była do nauki i głosiła jako pionierka ze mną. Powiedziała od razu, że ona nie będzie pracowała. Źle wybrała, źle wybrała. Źle poszła na prawo. Jako świadek Boży, świadek Boga Jahwe, świadek Boga Jehowy, nie będzie ona mogła pracować jako sędzina. Świadkowie Jehowy nie będą mogli pracować w kiosku, żeby wydawać, sprzedawać papierosy rakotwórcze. Zdrowie mamy od Boga, a katolicy palą papierosy na przystanku, co jest zabronione. No to za przystankiem, a za przystankiem to co? To sumienie tobie pozwala palić papierosy? Też nie powinnaś palić papierosy, ale katoliczka typowa nie ma takiego sumienia. Nawet nie wiedzą, jak wyliczyć podatki, dlatego programu nie mają. Oni potrafili tylko brać i dzielić między swoich i pozwolić im kraść. Brać, kraść, dzielić między swoich. No tak samo jak ta dyrektorka Wróblewska. Te karteczki na bankiety za plecami rozdawała swoim koleżankom, a potem mówiła po prostu, że nie ma, z uśmiechem na twarzy, bezczelnie, z takim tupetem. To w ogóle, wiesz, nie do opisania, nie do opisania. Jacy mogą być ludzie? Jacy mogą być ludzie? Właśnie z Platformą i z PSL-em i jeszcze wcześniej z SLD, to oni korzystali z tego, bo jeżeli dzisiaj urzędnik... Platforma, PSL i SLD. Korzystali z krótków, drutków, oszustystycznych, dla oszustwa, dla kłamstwa, dla matactwa. To może najlepszy czas i najwyższy już jest czas, aby zakończyć te trójce. Jeżeli podatnik zwraca się do urzędu celnego, czy do skarbowego, czy wcześniej zwracał się do podatkowego, on wskazuje, proszę zrobić te dowody, te dowody, te dowody. Te dowody nigdy nie zostają uwzględnione, one są oddalane. To co ta praworządność jest przez nich wytykana, że one były uwzględnione, nigdy nie było. Panie redaktorze, ja dostałem tytuł, będąc w szpitalu, nie przysłałem mnie na 4,5 miliona złotych. Oni by za 2 miesiące cofnęli, ale premier, urzędnik dostał w listopadzie, w styczniu została cofnięta, bo było bezzasadnie. Oni nie zdążyli mnie po prostu przesłuchać i powiedzieli, że ktoś napisał donos. I tak w większości przypadków jest, że ktoś z konkurencji, ktoś inny napisze donos i przedsiębiorca jest zmieniony, ale to, ten aparat, który został stworzony, jest do naprawy. I tutaj duże pracy trzeba zrobić i to dlatego mówię, ministerstwo powinno i finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zacząć od dołu, od urzędów lokalnych, od sądów rejonowych, następnie dopiero sądy okręgowe, w apelacyjnych i w sądach najwyższych będzie mniej pracy, sędziowie będą mieli rzetelne dokumenty, które jasno będą określały, a nie, że sędzia musi po 8 lat czy po 10 lat wracać do sprawy. To jest nie w porządku w stosunku do obywatela, my za te pieniądze wszyscy płacimy podatki. Za nasze pieniądze oni sobie robią wyjazdy, premie, szkolenia, bezzasadne wydawanie pieniędzy publicznych. Do tych spraw będziemy jeszcze powracać. Dzisiaj bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Wyborcom, wszystkim Polakom oczywiście życzymy dobrej pamięci, aby także o tych decyzjach podejmowanych przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u pamiętać. Dziękuję serdecznie, panie prezesie, pozdrawiam. Dziękuję. Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem Januszem Hirszem, prezesem Stowarzyszenia Niepokonani Polska, skupiającego osoby poszkodowane przez system prokuratorsko-sądowniczy i urzędniczy. A przed nami ostatni temat w aktualnościach dnia. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana Rafała Supińskiego, radnego powiatu monieckiego. Witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże. Witamy Moniki. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Temat naszej rozmowy to Fundusz Dróg Samorządowych w praktyce. Wiemy, jaka kwota przeznaczona jest przez rząd, wiemy, jaki jest cel tego Funduszu Dróg Samorządowych. Proszę powiedzieć konkretnie i realnie, jaką rolę ten fundusz odegra w formie rzeczywistej, realnej pomocy dla tych wszystkich, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach. No właśnie tak jak ojciec powiedział, zdałem założenia tego funduszu jest to mechanizm wprowadzony przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to program, który stricte skierowany jest do samorządu, a ma na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej w mniejszych miejscowościach, na wsiach. Skierowany jest przede wszystkim do gmin i do powiatów. Ja jako samorządowiec i radny, który jakby podejmując swoje działania i pracę w samorządzie powiatowym, no bardzo się cieszę, że taki fundusz jest. Jeśli chodzi o kwoty, to w samym województwie podlaskim jest to 414 milionów złotych, które zostało w tym roku przyznane naszym samorządom. No i tak jak powiedziałem, fundusz ten dociera do samorządów, żebyśmy mieszkańcy mogli korzystać z dobrych dróg. Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, ale również rozwój gospodarczy tutaj rząd ma na uwadze. Infrastruktura drogowa, ważna sprawa także w rozwoju gospodarczym, w rozwoju ekonomicznym poszczególnych regionów naszej ojczyzny. Mówiąc o Mońkach, mówimy o tej części Polski, która przez wiele lat, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, była częścią naszej ojczyzny dość mocno zaniedbaną. Oczywiście tak. Tak jak ojcu wspomniałem i radzę słuchaczom, 414 milionów złotych na inwestycje w samym roku 2019, to są ogromne środki, a jakby wracając tak do poprzedniego rządu, no to ta kwota przez 7 lat wynosiła 305 milionów, czyli w jednym roku widzimy jaka jest różnica, w jednym roku to jest ponad 100 milionów więcej niż przez 7 lat rządów poprzedników, czyli poprzedniego rządu Platformy i PSL-u, więc proszę zobaczyć, jak województwo podlaskie zostało teraz wsparte tymi środkami, a cieszymy się właśnie, że docierają również do takich miejscowości, do takiego powiatu, jakim jest powiat moniecki. W tym roku powiat moniecki otrzymał wsparcie 10 milionów na 10 inwestycji. Również w poprzednim miesiącu zakończył się nabór kolejnych wniosków, czyli wniosków na 2020 rok, gdzie powiat moniecki złożył 12 projektów i też na kolejne jakby 10 milionów złotych. Dofinansowanie z tego programu to jest minimum 50%, więc tutaj no to wsparcie jest bardzo realne i przekłada się właśnie na to, czego mieszkańcy najbardziej potrzebują, dobrych dróg, żeby dojechać do większych miejscowości, do siedzib gmin, do ośrodków zdrowia, ale również załatwiając takie potrzeby codzienne, prawda, czy jadąc na zakupy, czy różne inne takie, że tak powiem, przyziemne sprawy. Mówiąc o funduszu drogowym, trzeba także wspomnieć o wzmocnieniu bezpieczeństwa na drogach, bo to nie tylko drogi, z drogami wiążą się między innymi przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna, także ronda i chodniki, a to wszystko potrzebne jest, aby to bezpieczeństwo wzmocnić. Zgadza się i ten Fundusz Dróg Samorządowych zakłada remonty, przebudowę dróg, tutaj całą tą infrastrukturę też taką, jak ojciec wspomniał, chodniki, również oświetlenie, więc to jest jakby kompleksowy program, który wspiera samorządy, ale też tutaj ja zwracam uwagę również na inny aspekt, bo często słyszymy o tym przez przeciwników, przez rządu Prawa i Sprawiedliwości, przez reprezentujących inne opcje polityczne, że samorządy zostały pozostawione samym sobie. No a teraz ten program, powiedzmy sobie wprost, przy wielu innych programach społecznych i inwestycyjnych, które często są wymieniane, ja już tu wszystkich nie chcę wymieniać, ale również te inwestycyjne programy typu mosty dla regionów, proszę zobaczyć, jakie to są ogromne pieniądze. I teraz kolejne środki, w przypadku województwa podlaskiego kolejne tak duże środki, ponad 400 milionów,
również. No i do tego chociażby wspomnieć jeszcze ten cały proces przywracania połączeń komunikacyjnych, tych lokalnych, związanych z mniejszymi miejscowościami. To także ogromna możliwość powrotu komunikacji do małych miejscowości, a zatem przeciwdziałanie wykluczeniu, bo bardzo wielu mieszkańców małych miejscowości zostało najzwyczajniej w świecie wykluczonych. Zgadza się. Tutaj na Podlasiu wojewoda podlaski również zakończył nabór do tego programu. Te połączenia również są ważne. Trudno też znaleźć jakieś takie rozwiązanie, bo wiadomo, że czasami tych pasażerów jest mniej czy więcej, ale proszę zobaczyć, że to jest kolejny program, który Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało i który wypełnia. Więc ten powrót, to umożliwienie komunikacji dla mieszkańców mniejszych miejscowości jest również realizowane. Dlatego tak ważne są te zbliżające się wybory parlamentarne, bo one de facto przecież dotyczyć będą tych spraw najbliższych, spraw lokalnych, także spraw samorządowych. Tutaj jest właśnie dobre działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja również mam ten zaszczyt być na liście Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu, bo chcę również zadbać o samorządy, bo my widzimy to, że często nawet również w Funduszu Dróg Samorządowych samorządy nie mają wkładu własnego, czyli nie stać, więc tutaj też jest ważne to wspieranie tych samorządów i doprowadzenie również do tego, żeby samorządy korzystały, bo borykają się z różnymi wielkimi problemami finansowymi samorządy. I trzeba również doprowadzić do tego, na przykład w Funduszu Dróg Samorządowych, żeby samorządy się dokorzystały, bo często nie są samorządy przygotowane. Gminy czy powiaty nie mają dokumentacji technicznych na drogi. Czy przespały, można powiedzieć, pewne terminy, żeby tę dokumentację przygotować. Więc tutaj potrzebny jest tam, jak pan powiedział, konkretne działanie samorządów, ale współdziałanie z rządem, bo proszę zobaczyć, czy ten mechanizm umożliwia samorządom rozwój. Trzeba potrzeba właśnie tak jak wspomniał, ciężko wyborach zadbać. Zobacz, jacy złodzieje na wielką skalę, ile i Anitę okradli. Także kandydatem w wyborach do Sejmu i dodam jeszcze absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać. Ponieważ nasze, zmieniają się, uwaga, do początku,